Hej, witaj na kolejnej lekcji. Tym razem zajmiemy się tutaj poprawianiem testów, które padły przy ostatnich zmianach, jakie były dodawane na poprzedniej lekcji, oraz dopiszemy testy do Authentication Service. A więc, nie przedłużając, zapraszam do kodu. Na samym początku, tak jak wspomniałem, przechodzę do Assert Service Test i poprawiam dwa testy, które padły. Jest to spowodowane zmianami, jakie dokonałem podczas aktualizacji Assert Service na poprzedniej lekcji. To znaczy, teraz Assert Repository już nie zwraca Find All, a Get Asset Entities by User. I tutaj jako parametr wstawiam metodę any, która będzie imitowała każdy obiekt, który będzie dostarczany do parametru tej metody. Po tak poprawionych testach uruchamiam jeszcze raz cały pakiet, aby sprawdzić, czy wszystko zostało poprawnie zaimplementowane. Jak widać, wszystkie testy przechodzą już na zielono i przechodzę do klasy Authentication Service. Tutaj będę chciał napisać test, który zwróci Authentication Token. Chcę sprawdzić, czy logika, która jest napisana w tej metodzie, działa poprawnie. Metodę testową nazwę shouldReturnTokenWhenUserAndPasswordMatch. Jako pole prywatne dodaję serwis, który będzie testowany. Stworzę jeszcze metodę setup, którą oznaczę adnotacją before each i zainicjalizuję serwis. Dodam jeszcze kolejne pole prywatne. Tym razem oznaczę te pole adnotacją mock i zadaniem tego pola będzie przechowywanie obiektu Authentication Manager. Dodaję kolejne pole. User details service impl oznaczam również adnotacją mock i te dwa pola dodaję do konstruktora authentication service, ale prócz tych dwóch pól dodaję tutaj jeszcze JWT service. Tutaj już zrobię pole prywatne w tej metodzie. Ono będzie zajmować się tworzeniem obiektu JWT service. Po stworzeniu obiektów, które biorą udział w teście przechodzę już do samej metody testowej i w sekcji when wstawię metodę, którą chcę wywołać. Odpowiedź tej metody, którą wywołuję, czyli createAuthenticationToken, przypiszę do zmiennej result. W metodzie testowej w sekcji given dodaję obiekt, który będzie przechowywał userDetailsService. Poprawiam jeszcze nazwę klasy UserDetailsService. Ustawiam username oraz password dla użytkownika, który będzie wykorzystany przy wywołaniu metody. W sekcji then sprawdzę asercję, czy obiekt, który został zwrócony, nie jest nulem i uruchamiam test i dostaję null pointer exception. Jest to spowodowane wywołaniem Authentication Manager Authenticate, dlatego wstawiam jeszcze mocka, który będzie imitował ten obiekt. Jeszcze tworzę obiekt Authentication, który będzie implementacją username password authentication token i przekazuję tutaj username oraz password, które wyciągam do zmiennych. Jeszcze zamokuję user details service, load user by username i tutaj przekażę nazwę użytkownika jako parametr. Jako obiekt, który będzie zwracany, ustawię user details. Uruchamiam jeszcze raz testy i znowu mam null pointer exception. Tym razem ten null jest spowodowany brakiem adnotacji przy klasie testowej. Dodanie adnotacji extend with i mockito extension.class poprawia już ten błąd. Niejednokrotnie spotkałem się z tym, że osoby zaczynające swoją przygodę z korzystaniem z Mockito, gdy natrafią na ten błąd, nie są w stanie go szybko rozwiązać
i czasem zdarza się, że tracą zainteresowanie tą biblioteką. Dlatego tutaj pokazuję, że null pointer może wyskoczyć nie tylko w kodzie produkcyjnym, ale również brak odpowiedniej adnotacji przy testach może również doprowadzić do wystąpienia null pointer exception. Przechodzę do metody testowej i dodaję jeszcze interesujące mnie asercje. Czy JWT token nie jest nulem? Oraz jeszcze sprawdzam, czy początek takiego tokena jest ciąg interesujących mnie znaków. W moim wypadku, ze względu na wykorzystanie odpowiedniego hasza takiego tokena, zawsze będę miał identyczny początek, zaczynający się od EY, a kończący na J9. Tutaj pokazuję, w jaki sposób ty możesz sprawdzić swój token, czyli wystarczy wypisać przy pomocy systemoutprint token i przekopiować do pierwszej kropki ciąg znaków. W większości przypadków nie powinien się zmieniać. Na koniec uruchamiam wszystkie testy i jak widać, tym razem wszystko działa poprawnie. To tyle w tej lekcji. Zapraszam na następną.